Jest dobrze? Jest dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Najbardziej serdecznie, jak potrafimy. Witamy teraz z najzimniejszego miejsca w Katowicach. Proszę Państwa, jeśli jesteście przegrzani, spoceni, zapraszamy teraz na Mickiewicza. Choć tak, w każdej dzielnicy mamy taki przystanek, prawdopodobnie. W okolicach domu handlowego Ślązak. Tak, w okolicach Europy Baru Mlecznego, kultowego, mamy zielony przystanek, najchłodniejszy punkt w Katowicach, w Śródmieściu. Tak. Przystępujemy, proszę Państwa, do pomiarów. Przetestowania obietnic Urzędu Miasta. Przypomnijmy, minus 5 stopni nawet. Od 3 do 5 stopni obniża nam temperaturę tenże przystanek. Dokładnie tak. Nie wiemy, w jakiej odległości. Przypuszczamy, że tak do 2 metrów to jest jeszcze ta strefa oddziaływania. Tak, zmierzmy najpierw tutaj. Biorę 2 kroki. 48 stopni. Wykonam kilka pomiarów. Tak, nie spada poniżej 48 stopni. Dobra, no to powiedzmy, już jest też taka godzina 17, więc już to słońce trochę zleżało. Podejrzewam, że koło południa było 50 lekką ręką. No na pewno, no na pewno. Dobra, a teraz? A teraz zbliżam się, również w słońcu badamy, ale przy tylko... Przy samym, tak. Jedną stopę od przystanku. Jedną stopę od przystanku. 46. 46. 47,6. Słońce zaszło. Słońce zaszło. Co za pech. No cóż, musimy zaczekać, aż... Widzisz, jaka chmura przyszła? Słońce minie chmurę i wrócimy do tych pomiarów. To nam zaburzy pomiar. Mhm. No ale dobra, ile było stopień mniej? No, było stopień mniej. Ale też podejrzewam, że tutaj jest troszkę więcej cienia niż tam. Mhm. A miało być 5. 5 stopni to by było, proszę Państwa, bardzo dużo. To jak żeśmy mierzyli przed chwilą pod rektoratem, nagrzany asfalt miał 52, a zacienione kostki brukowe 35, a zieleń, która była zaraz obok na rabatce, miała poniżej 30. Poniżej 30, to 20 stopni różnicy było, no, nie? No. Sami. Także na pewno ten przystanek wykonuje swoją robotę przez to, że jest jakimś źródłem cienia. Tak. W sumie wiesz co, no cień jest dalej, ale możemy zmierzyć, bo tu był cień przedtem po prostu. Cień już dłuższy czas. No. Tutaj. 30. 30 wow. W cieniu. Ale to on rzuca cień i dlatego jest mniej. No. A w środku właśnie, zmierza. A w środku jeszcze zmierz. No, 47 w środku. Czyli Polera. Trochę jak taka szklarenka działa. Czyli szklarenka. Mm. Czyli nie obniża. Możemy zdecydowanie powiedzieć, że nie obniża. Tam, gdzie daje cień, to obniża, a cała reszta jakby bez zmian albo gorzej. Dobra, ale umówmy się, że jakby nie był zielony, to tu by było tak samo, jak jest teraz. No. Czy nie? A jeszcze zmierz ciekawości od spodu, ile ma dach od środka. No 38. To dużo czy mało? Do czego mamy to porównać? Na zdrowie. Wiesz co, no bo tam jest zielony dach u góry. Czyli jest warstwa pewnie z 5 cm ziemi. Coś zielonego posadzili. Mhm. Czyli 38. To obniżyło 10 stopni. A mamy 28 temperaturę powietrza? Tak kombinujesz? Czekaj, 26. Nawet 26. Czyli nie obniżyło za bardzo względem temperatury powietrza. Nie wiem, jak interpretować te wyniki. No dobrze, ale miało tak obniżać, że nasz poprzedni gość, Witek, mówił, że powinny być kurtki na wyposażeniu. Ja pójdę zobaczyć, bo może za rogiem wisi kurtka. Nie ma kurtki. Nie ma kurtki. No dobrze. Nie ma kurtek. Miało to jeszcze zatrzymywać 150 litrów wody po jednym opadzie. Po jednym opadzie. Padało w... Piątek. Piątek. Ostro. Całkiem ostro, z rana. No. Czyli 150 litrów powinno być zatrzymane. O! Jakby się podsadził, to byśmy mogli zobaczyć, pomacać, wsadzić palec. Nie będę cię podsadzał. To ja ciebie. Bo jak będziemy wsadzać palec, to potem nam powiedzą, że zepsuliśmy ten przystanek, ale mam lepszy pomysł. Grzeje mi. Masz 36 stopni w słońcu. Czyli jestem lepszy jak przystanek. Jestem zupełnie neutralny. Zobaczymy, jak twój cień w ogóle. Nie, no za krótko. No ale już jest stopień różnicy, czyli masz podobną efektywność jak przystanek.
45-46 było. No dobra, czyli te przystanki bez sensu, nie? Ile one kosztowały? A w cholerę dużo, nie pamiętam. 70 sprawdzimy. Koła za jeden, czy ile? Jakoś... Sprawdzimy w tym papierach, bo tam to jest zapisane. No, na pewno to tanio było... nie było. I chyba tak naprawdę można było postawić przystanek, który miałby większy dach, po prostu, tak, zachodzący bardziej na zewnątrz, żeby dało się pod tym cieniem schować, żeby więcej cienia rzucał na otoczenie. No. I efekt byłby chyba dużo lepszy niż kombinowanie. Ja bym, wiesz, jeszcze zaryzykował takie tanie puszczenie bluszczu na elewację. To tak próbowali robić na kościuszki, powiem ci, tam nie urosło. No. Stoisz poza kadrem chyba. Tak? Tak, no chyba tak. Tam, nie, tam myślę, że tak nie. Sobie chodzimy tutaj, więc nas nie zawsze widać. Ważne, że nas będzie słychać. To są takie pierwsze eksperymentalne odcinki na stojaka. Pierwsze, tak. Dzisiaj. I... Tylko złe warunki wybraliśmy, bo miało być chłodnie, a gorąco jest tak, że powiem ci, zaraz tutaj będziemy mdleć. Zgodnie z obietnicą Urzędu Miasta wybraliśmy najlepsze miejsce do spędzania upalnych dni. Tak. Dobrze, to my kończymy. Jeszcze tutaj po drodze wmontujemy widok z góry. Tak. I widok z czytnika naszego. Dobrze, proszę Państwa, teraz muszę tutaj tak jakoś słońce złapać, żeby coś było widać dla Was. Mierzymy sobie chodniczek wokół naszego zielonego przystanku. Jak widzicie, pirometr, który zdalnie potrafi mierzyć temperaturę, wskazuje, że zbliżamy się do 50 stopni. Jeśli zaś odsuniemy się o kilka... O, zobaczcie. Oddalamy się od naszego przystanku. No i mamy w zasadzie tyle samo.